Witam tą serdecznie, z tej strony kłania się Marek, ma 7 i na dzień dobry i dobry wieczór, może dobry początek tygodnia kolejnego będzie to, jak będziesz oglądał materiał filmowy. W każdym razie na 10-lecie ETS2 szykuję niezłą niespodziankę. Ta wiadomość nie ma, że tak powiem, konkretnej wyrytej daty, a przynajmniej ja się taki, może i jest, nie mówię, że nie ma, ale jak się doszukam, to po prostu ją wstawię, jeżeli nie, to po prostu tak zostanie, jak jest, drodzy mili. Co to będzie, do końca wam nie mogę powiedzieć, bo jedynie co jest na zwiastunie pokazane, to obecne dostępne skórki, które ja też posiadam, czyli przykładowo właśnie teraz to musiałbym to z powrotem wyjść do menu, musiałbym to sprawdzić. Nowe zwiastun wideo na w przestrzeni lat w świecie Euro Truck Simulator wiele się zmieniło. Projekt doczekał się wielu dodatkowych aktualizacji. Daliśmy do wniosku, że obecny zwiastun wideo z 2012 roku ledwo przedstawia ewolucję i proces doskonalenia, który jest teraz wyraźnie widoczny w grze. Radością informujemy, że pracujemy nad aktualizacją wersji zwiastunu wideo dla ETS2. A w kolejnej informacji piszą, że znaczy to jest jedna i ta sama, tylko dalszy ciąg. Szczegółowo jest kilka powodów, dla których warto przesłać nowy film. Po pierwsze, święto swoje 10. urodziny jeszcze w tym roku i tak jak nasz zespół często wraca do niektórych części zawartości gry i świata, przerabiając je na dzisiejsze standardy jakości, chcieliśmy również stworzyć fajny zwiastun wideo, który lepiej dzisiejszy wygląd i funkcje gry pokaże. To prowadzi nas do drugiego powodu, który jest niedawno dodany nowy system oświetlenia. Ta aktualizacja, która została wydana w zeszłym roku, zmieniła wygląd naszych gier na tak wiele sposobów, że czuliśmy obecne wersje zwiastuna wideo, które ludzie znajdują na YouTube i oglądają na Steamie, nie odzwierciedlając, jak naprawdę wygląda gra teraz. To samo można powiedzieć o wszystkich funkcjach zawartości, które pojawiają się w podstawowej grze od czasu jej wydania. Gry, która stale aktualizujemy, dostarczamy do niej nową zawartość i z okazji 10-lecia przygotowaliśmy również coś specjalnego dla wszystkich naszych graczy. Istnieją już plany wzmocnienia tego niesamowitego kamienia milowego, więc aktualizowane zwiastuny można traktować jako pierwszy rozdział obchodów. Aha, czyli w sumie to tak. Czy ja w momencie, kiedy ujrzysz zwiastun na YouTubie, ten pierwszy zwiastun, to tak naprawdę jest to początek 10-lecia.
No, szczerze mówiąc, na tym zwiastunie oprócz gry światła faktycznie nic więcej poza jeszcze modami, które są ogółem dostępne do pobrania na stronie Steam. Nie zauważyłem, a jest to raczej pokazane na cienie, czyli po prostu jak światło słoneczne przebija się za dnia przez konary drzew. Ja oczywiście tutaj nie skończyłem jazdę z uwagi na to, że ja wczoraj nie uwierzycie, utknęła mi płyta z gierą w Sigieromie od kierownicy. Więc jeszcze szukam. Więc nie uwierzycie, ale to jest po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne, co się naszukałem, a żeby ją wyciągnąć, trzeba po prostu rozebrać peceta, wyciągnąć CD-ROMa, rozebrać CD-ROMa na do mechanizmu i tam prawdopodobnie, bo tak na podłodze nie ma, w pudełku nie ma. W każdym bądź razie też na swoim facebookowej stronie pokazuję modele pojazdów gotowych. Wystawa głównie jest prowadzona przez naszych sąsiadów niemieckich i raczej to nie są dwunastolatki ani piętnastki, że tak się wyrażę, którzy prezentują swoje zabawki albo zajęcie hobbystyczne, a raczej świat dorosłych, którzy po prostu w wolnym czasie z kumplami organizują sobie zabawę, że tak powiem, modelami pojazdów, które w realnym świecie, że tak powiem, pracują. No i też na tej wystawie pracują, czyli wzajemna akceptacja, tam co najmniej dwa kanały YouTube'owe zarzuciłem. Oczywiście na obydwu doceniłem i każdego, tak powiem, widza, który nagrywa, również doceniam, a oglądających staram się doceniać tym, co jestem w stanie wam zaprezentować na swoim jakże skromnym PC-cie, który daje siebie tyle, ile może. Ja go ostatnio trochę przyciąłem z tych takich dodatków, które jakby przeszkadzają, czyli tak zwaną aktualizację Microsoftu, udostępnianie swojego PC-ta plików Windowsowskich. No i taki dodatków, których ja nie korzystam, ale nie przeczytałem do końca i niektóre takie funkcje jak screenshot matką z córką, ludzie trzymaj pani narody, niepotrzebnie. A wszystko to robiłem pod Lara Croft, która u mnie biegała, a niestety tu się okazało, że nie chciała biegać za jasne, a nie. No ale wracając do tych pojazdów w mniejszej skali. Nie wydaje mi się, żeby po prostu
ta skala była prowadzona poprzez... No właśnie, tu jest problem. Dobra, obiłem się. W każdym bądź razie, no, zobaczymy, czy ten Niemiec, który prowadzi... Aj. To jest pośpiech, to jest niewskazane. Ja się nie czuję. Aby to jest ten... Nie ten gest. No, tak jest. Oczywiście, no. Musiałem zmarszczyć. Tak, ale ja się nie przejmuję, nie czekam, bo i tak mandat dostałem, także... Nie wiem, się tym problem. O! Co jest dzisiaj? Dzisiaj to jest po prostu lepiej niż wczoraj. Ja mam takie wrażenie, nie wiem jakby, że w momencie, kiedy są punkty serwisowe internetu są niedostępne, ogółem mówiąc, no bo jest święto, no nie? Tak była majówka. Dobra. To wtedy internet, nie wiem, czy wy też tak macie, ale w moim przypadku jest podobny. Że jakby jest, a zanika. Znaczy spore pakiety idą, że tak powiem, w piach. Ale to tylko właśnie wtedy, kiedy, że tak powiem, serwisy nie pracują, no nie? No bo jeżeli by pracowały, to z automatu no chodzą dzisiaj bezproblemowo. Wczoraj jakoś po prostu to było odczuwalne, że ten mój internet przykładowo wczoraj w godzinach wieczornych o 20:00 no dawał popalić. Halo, ale to nie ten wyjazd. Ten wyjazd, to mamy zaślepkę. Tu mamy zaślepkę. To się pojedzie po prawej. Aha, to mi stoi problem, że pojazd ciężko. No teraz będzie się do przodu. Mam nadzieję, że to po prostu u was nie dudni. No bo zaś trzeba było wszystkie gry po prostu wgrywać i wiecie, ustawianie pod słyszalne będzie to. No mam nadzieję dobrze, że nie będę musiał nic poprawiać sztucznie, że tak się wyrażę, naciągać.
bo to nie będzie zabawne. To nie ma znaczenia. Tym pasem wyjadę. Tak wszystkie prowadzą, że to jest w dół. A wyjadę z drugą stroną. No ale okej, jeżeli pokazuje, że ja z tej strony muszę wyjechać, no to ja nie widzę żadnego problemu. Natomiast oglądając te pojazdy, jeden w tej skali, tak powiem, makietowej, oglądając osoby, które swój prezent rozpakowują, powiedzmy koparkę, czy tam właśnie wystarczy za mocno, jak dodam gazu. Jeszcze tutaj nie zapracowałem. To widać po prostu, że się cieszą tym modelem. Aczkolwiek, no nie wiem, na jaki to jest w zasadzie robione. Aha, dobra, chwila. To może być inna strona. Inna scena poruszania się. Halo, ja muszę się tędy pod prąd wydostać? Dobra, jedźmy tym bokiem. Coś mi tutaj nie pasuje, no ale dobra, mogę być na, tak powiem, tej płaszczyźnie, na tej ziemi, która jeździ w drugą stronę, czyli diagonalnie. No, przestawienie się na tą stronę jest co najmniej trochę niewygodne, ale niewykonalne. No i patrząc, jak jest tu szarka, jak jest pokazane transportowanie, cedzenie od grubszych miału taśmą przerzucone na hałdę, powiedzmy, ziemi. No to powiem wam szczerze, że to fajnie wygląda, że to po prostu jakby, powiedzmy, nagrać innym sposobem, innym obiektywem, tak to ujmę, to by to wyglądało, bynajmniej nie hejtuję, tylko po prostu mam, może tam swoją wyobraźnią, to dla tych, którzy po prostu doszukują się w moich słowach mocnych słów, które owszem, może i są, nie mówię, że nie ma, bo co do jednej gry po prostu no, straciłem cierpliwość i chęć po prostu jej pokazywania z uwagi na to, że stwarza mi straszne problemy, biorąc pod uwagę, że gry takie jak ETS, ATS, symulator farmingu mają większe wymagania w porównaniu do gry, której odłożyłem na dolną półkę. Spisują mi się znacznie lepiej, niżeli no ta gra, no więc no to proszę mi wybaczyć, no jeżeli coś się dzieje u mnie faktycznie, to nie będę, że tak powiem, słodził wiecie, i cukrował. A, jaka świetna gra, przecież się starają, robią wszystko, co jest tylko możliwe, żeby ci umilić grę, a ty tak narzekasz i tym podobne. To nie ten sen, no. Nie ten sen. Naprawdę, drodzy mi. No i teraz znowu grzebam w suchą gębię. No i co, muszę prawo. Jedziemy cały czas po towar. Pamiętaj, że to jest ruch odwrotny do naszego. A więc
kurczę, no tutaj ta gra świateł faktycznie można powiedzieć, że po ostatniej aktualizacji teraz zauważyłem, gdybym po prostu nie przeczytał, gdyby na to nie zwrócił uwagę, to ja bym po prostu tego do końca nie zauważył, że ona jest lepsza. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy po prostu znaczy jak ustawię na full HD, na maksa, że powiem, grafikę. Już to próbowałem, już mi to jąkało, więc tutaj gra, jeżeli faktycznie jest przechodzona u mnie, jest na sobie na tym momencie na średnią jakość, to więc daję sobie radę, do tej daje sobie karta graficzna radę. I ja oczywiście osobom, które pomogły mi ustawić od mojego OBS-a łącznie z obniżeniem funkcji z Windowsa, które się wgrywa jak wstawiasz system, przede wszystkim osobom, które w dostępnym języku pokazały, jak się poprawia jakość, znaczy jakość, no jak pozbyć się kłopotu, no nie, no to podziękowałem. Jestem z tych ludzi, którzy raczej nie uciekają od przyznania się do winy. Nawet jeżeli to byłaby gorzka prawda, to nie uciekam się przyznać do winy. Natomiast nie zawsze mówię do końca wszystko, z uwagi na to, że no jest jedna rzecz, którą wam nie powiem i tyle. Na 100% nie powiem. Natomiast dwa dni wcześniej poświęciłem cały dzień na materiał związany z tym, iż znowuż w Polsce będzie wtłaczany, no projekt jest zarzucony co do religii. To jest pytanie, czy będą równi i równiejsi? Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że no, oglądając jeden z filmów o treści katolickiej, owy przedstawiciel miał bardzo wysokie o sobie mniemanie. Naprawdę. Tak jak pani doktor, czy kiedyś pani pielęgniarka, którą na imprezie masową poprosiłem, żeby zmieniła punkt pobytu, to wyobraźcie sobie, że ona była strasznie, ale to strasznie obrażona, że jak ja śmiem jej zwracać uwagę. No nie uwierzycie, ale tak było. Ale tak było do dnia. Jak ja jej śmiem, pani pielęgniarce, zwracać uwagę? No przecież to jest nie do przyjęcia. I od razu, wiecie, z kierownikiem imprezy, kierownik na szczęście jest mój znajomy. Dobry. Podeszedł i sam ją sapą wyrzucił. No i chcąc, nie chcąc, musiała stamtąd kubitka po prostu sobie pójść. De facto, powiem wam tak szczerze, że to też się ogląda i tu zrobię przerwę. Odpocznę, zrobimy. Ja rozumiem, gdyby osoba, której zwraca się uwagę, nie mogła, poczyniłaby czynności ratownicze, jak najbardziej zabezpieczyć jej pomoc.
ale ona po prostu stała i się przyglądała, ta osoba. No więc alo, prawda? A wracając do tego, że tak powiem, przedstawiciela kościoła, no, drodzy mili, nie spotkałem się w swoim życiu z tak upierdliwą osobą, która by za wszelką cenę, trzymając swoich wiernych w korytarzu policji, upierała się, żeby funkcjonariuszka, drodzy mili, wyraziła słowo proszę księdza, bo mówiła jego mościowi przez pan. No i on nie chciał przez to wejść, złożyć zeznania o pobicie. No ja piórkuję. No No mówi się, że to głównie kobiety tak ale tutaj naprawdę no okej, jest księdzem. Jedni mówią przez ksiądz, drudzy mówią przez pan. Bo tak czy siak jest człowiekiem, a że ma zawód księdza, że jest święcony, to widocznie ktoś kiedyś, tak jak ja na przykład, z powodu zauważenia, że po prostu lepszą formą dla mnie jest mówienie do księdza, proszę pana, czywać panie, już naprawdę lepiej, czy kaznodzieju, bo wolał chyba mówić kaznodzieju niż proszę księdza. No, naprawdę, uwierzcie mi, że wolałbym mówić jego mościowi kaznodziej. I to nie dlatego, że po prostu ja mam taki kaprys, tylko ja po prostu tak powstałem. Drodzy mili, ja pamiętam, że mając styczność z księdzem, i to w Krakowie, nie powiem na której ulicy, nie spotkałem się z językiem kultury, tylko naprawdę z takim chłopskim, wulgarnym słownictwem. Naprawdę, możecie mi nie wierzyć. Ja tam nikomu nie każę wierzyć, ale tak naprawdę było. Ja nikomu naprawdę nie będę... nikogo nie staram się umoralniać, ale właśnie dzięki takim osobnikom, które w każdym zawodzie się znajdą, tak zwane czarne owce, i stąd też jest ta formułka, proszę pana o mnie. Nie proszę księdza, tylko proszę pana. Nie proszę pani doktor, tylko proszę panią. Mówię. No bo się nie znamy, na przykład starsza kobieta ode mnie, o naprawdę widać to, że wiek jej jest naprawdę mocny. Więc też nie rzadko, jak mam dobry humor, to zwracam się, że tak się wyrażę, pani docent, czy tam pani doktor, pan doktor. Ale zazwyczaj mówię przez per pan, albo jak jest podobnym do mnie wieku, to mu mówię po prostu, jakbyśmy się znali kopy lat. Bo to jest człowiek, to jest taki sam człowiek jak ja, czy ty, czy on, tylko ma inne papiery zawodu. Czy tam akademika, czy matura, czy tym podobne. No to tyle, to jest tylko taka różnica, no. Wiedzy, która niekoniecznie może być nabyta, może być kupiona. Ja bynajmniej nikomu tam nie zazdroszczę, jak kupował. Oj.
jak skupował wiedzę. Naprawdę. Ja pamiętam, zaczęło się ta obserwacja do Cymili od podstawówki, od właściwie siódma, ósma klasa, to są takie średnie, które w danych szkołach, jeżeli ktoś się już tam, tak powiem, kierował, no to już te średnie od tych dwóch klas ostatnich, za moich kadencji, no były istotne, no nie? To też ci, co mieli kasę, a niezbyt po prostu, no uczyli się na przeciętną 4, znaczy no na 4, tak? Nie była to 5, ale średnia potrzebna była na, że powiem, papierku wyższa. No. No wiecie, co się działo, nie? Ja już wam powiem, jak nie wiecie, co się działo, to się działo, zaczynało się od bombonierek. Bombonierki, tak. Bombonierki, kwiaty, pani dyrektor, nauczycielce od przedmiotu, z którego była niska ocena. Ja już wielokrotnie powtarzałem, że w Krakowie, przy AGH-u, zdarzały za mojej kadencji, kiedy ja często w Krakowie bywałem, częste przekupstwa ze strony osób uczących się na tamtejszym, że tak powiem, AGH-u. Więc indeks i kopertka, prawda? No, a parę dni wcześniej, jak przychodziły, że się powiem, egzaminy, no to się balowało, no po co się uczyć, nie? Da się kopertę, bo mamy tacy stać, a ewentualnie weźmie się pożyczkę, no nie? I kupić, i da się tam, nie wiem, jaka teraz jest średnia, ale wtedy chyba było 1000 zł, 500 zł od oceny, jakoś tak. Więc wiecie, jeżeli ktoś ma takie papiery za cenę, to ja się wcale nie dziwię, to co ja widziałem potem w szpitalu, a w szpitalu to co mi, wiecie, no widać, kto jest skromnie, schlubnie ubrany, kto po prostu jakby rzec chłonie materiał i musi, że tak powiem, być pilnym uczniem, a kto po prostu kupuje ocenę. Ja nie mówię, że wszyscy, że jakiś tam procent, tylko że zdarzają się indeksy kupowane, no. Inaczej mówiąc, ocenę. No i potem taki lekarz ci wychodzi, wiecie, nie dziwić się, że potem jest tak, a nie inaczej w szpitalu. Więc ja to, nie wiem, do czego my dążymy i do czego nas przyzwyczajają, ale ludzie naprawdę już szukają wszelkich sposobów, żeby się utrzymać na powierzchni finansowo. Naprawdę. Ja bynajmniej nie chciałbym się trzepieć, bo to, że ktoś komuś dał, faktycznie tak jak pomyślałem, może być to forma podziękowania, tam kwiaty, powiedzmy, jakieś błyskać, prawda, kwiatce za dobrą opiekę lekarzowi, nie? Ale naprawdę są tacy, którzy ewidentnie to słychać, że on oczekuje od siebie jako pacjenta łapówkę. No, to jest aż czasami przykre, a on po prostu jest nastawiony, no. Ja dość niedawno, bo w zeszłym roku taki musiałem proces
przełożyć, musiałem zapłacić, bo terminy do kardiologa są naprawdę horrendalne. Wcześniej mógłbyś zejść w Polsce na zawał, jeżeli byś się dostał do kardiologa z ubezpieczenia. I teraz wyobraźcie sobie, że ja do czerwca mam dodatek żywnościowy. Do czerwca. W czerwcu ja jeszcze nie zdążyłem się kierowiczki zapytać, co będzie od czerwca do końca roku. No. Czy przyjdzie mi w tych sumach, gdzie paliwo jest 7,50, mówiąc na okrągło, głodować. Nie w tym kierunku, dobra. No przyjdzie mi głodować. No bo przychodzi na to, że przyjdzie mi głodować, no że po prostu ja i tak już jakby pokazał wam lodówkę. No bo część faktycznie kiedyś, jeszcze z 2 miesiące temu, dobre, powiedzmy 3, za 20 zł były owszem promocje, ale ja miałem siatki kilo, ponad kilo, ponad 6 nóżek kurczaka, czyli 7 przeważnie było. Do tego brałem 3 solidne kawałki rosołowego, żeby był rosół treściwy z kurczakiem. A teraz? No kurde, 20 zł dwie nóżki. Znaczy dwie. 4. Przepraszam. No. 4 nóżki. I ja co miesiąc za tą sumę, którą dostaję, muszę sobie tą, co do, że tak powiem, grosza dać mopsowi rachunek, że wydałem tyle, a tyle na jedzenie. Bo się z tego, że tak powiem, osoby spowiadają. Ja bym chciał kupić cokolwiek innego, czy ewentualnie... stłuczka. Czy ewentualnie odłożyć, to nie ma szans. Nie ma z czego. Nie ma z czego. Ma z czego. Sam wyjazd do Krakowa kosztuje i jazda po Krakowie przecież no, w sumie no tam dużo nie przejeżdżamy tego Krakowa, ale jednak no trzeba czasami w tych korkach postać i wydawałoby się, że jakby to obrzeże Krakowa, a jednak się na tym obrzeżu stoi. Bez czydych. Jednorazowo. Czyli tak średnio 120 zł na miesiąc mi idzie, jeśli chodzi o wyjazd lekarz, dom, zakupy, no nie, no za ile, za 60, 40 to tak roboty drogowe, jajajaj. To jest, drodzy mili, tak, że ja już wtedy, jak gdyby nie ten sponsor, który po prostu przesyła mi na telefon kody, to ja bym, że tak powiem, nie miał ETS-a od pierwszego sponsora, od kolejnego sponsora nie miałbym dodatków do ATS-a i farmingu. Nie miałbym tej kierownicy, którą dostałem w prezencie, a już muszę z trudnością powiedzieć, że już jest nie moją własnością. Tak. No ktoś powie, że bzdury gadam, no, ale taki jest fakt. Taki jest fakt. Dlaczego? Bo życie kosztuje.
bo ja za leczenie, które ostatnio przez miesiąc przechodziłem, to jest 2 razy dziennie wyjazd do Krakowa. Plus opłata za barwę, plus paliwo, plus tak powiem na miejscu jedzenie, bo leki trzeba było zażyć. Często siedziało się i czekało ponad godzinę na zabieg. I to nie dlatego, że nie było komu obsłużyć, tyle pacjentów, tyle, że drodzy mili, tak dużo jest pacjentów na raka. Tego się nie zauważa, o tym się nie mówi. To jest na dalszym planie i szczerze mówiąc powiem wam, że przedtem było to jeszcze takie w miarę ciche. Teraz, co ja słyszę od swoich znajomych, to jest zatrważające. To jest zatrważające, drodzy mili, ponieważ tworzą się tak zwane kliki. Czyli organizacje, które teoretycznie nie są do ruszenia. Teoretycznie. Praktycznie? Praktycznie dałoby się ich ruszyć po to, żeby już ten człowiek drugiemu człowiekowi nie wyrządził krzywdę. Ja naprawdę nie widziałem, nie zauważyłem, a rzadko po prostu telewizję oglądam, nie lektują te programy, a akurat ten program, no nie widziałem realnego tematu masowego przekazu, gdzie lekarz, pielęgniarka i inne zawody przykładnie są karani. I to nie żeby było, tak powiem, figurant, bo to co widzicie w telewizji to jest figurant, to jest sprawa, która prawdopodobnie się toczyła. Często gęsto są te same gęby powtarzalne co jakiś czas. Jak ktoś ma dobrą pamięć, to po prostu będzie kojarzył, no nie? I de facto może być to na autentycznych faktach wykazane. Ale to jest taka... No lipa, no, lipa, bo to no, niejednokrotnie ci statyści, że tak się wyrażę, aktorzy, pierwszo-drugoplanowi, to jest sztuczne, no to jest tylko powiedziany repertuar i tyle. Nie? Tak naprawdę czemu oni nas chcą straszyć? Tym nowym prawem, które ma jeszcze bardziej, że tak powiem, skrępować język co do omówień, co się dzieje, że tak powiem, w zawodzie kościelnym. No bo na to wychodzi. Tylko, że ja... No, jeszcze raz mówię, że ta osoba nawet nagrywa to, więc ona sama pokazuje. Ja tylko mogę nadmienić, że ten pracownik, kościoła został wydalony z opcji prowadzenia głównym, jak to powiedzieć, w głównej części swojej parafii. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że był niekulturalny. Nie dlatego, że
wiem, był niedysponowany, bo dzień wcześniej pobalował. Nie. Dlatego, że śmiał zauważyć i publicznie, mogę wam powiedzieć, publicznie dał uwagę księdzu, który zbierał na tacę w stroju prywatnym. Ja powiem wam tak, w tej parafii, w której ja jeszcze jak chodziłem i lubiałem tam przebywać, bo tam naprawdę no większość tamtejszych kleryków była naprawdę pozytywna i bardzo miła. To powiem wam szczerze, że no, mnie to zdziwiło, że ksiądz na księdza robi donos po to, żeby go odsunąć od parafian, a po czym robią z niego, że tak powiem, kozła ofiarnego. No bo ja, no inaczej nie można nazwać, pozwolicie, że ja sobie ustawię patrzenie. Robią z niego kozła ofiarnego i on biedny, no przez to, że chciał dobrze, że jest zbyt dokładnym człowiekiem, z jednej strony przesadny, z drugiej strony no nie przystoi kapłanowi chodzić prywatnie po kościele. No on tam prywatnie to sobie może być ubrany, idąc na zakupy, ewentualnie, nie wiem, jadąc do rodziny, tam znajomych, niekoniecznie musi być, że tak powiem, w stroju księdza, prawda? Ale jak już jest na terenie, że tak powiem, zakonu, gdzie są przeodprawiane i tym podobne sytuacje kościelne, no to wypadałoby być, że tak powiem, w swoim mundurku, no nie? No nie zawsze jest to koniecznie, no z drugiej strony patrząc, ten mundurek może być w praniu, prawda? Albo w patrygowaniu, no albo po prostu za późno się dowiedział jegomość, że no nie ma komu nic zebrać na tacę, no to wszystko jest dopuszczalne. Natomiast no, żeby ksiądz na księdza oskarżył, specjalne zabiegi robili, żeby go wykluczyć z opcji robienia mszy w głównym budynku. Ja już nie powiem w tej miejscowości, bo po prostu ja nadmieniam po to, żeby wam zobrazować, iż obecny system na tle właśnie wiary, jakiejkolwiek by to nie była, chce zrobić nowe prawo, które niestety będzie nas trzymało za mordę, chociaż ty nie chcesz źle, tylko omawiasz sytuację, pokazujesz, co dzieje się na rynku w tym zawodzie, tak? Więc to nie jest to, że ja, nie wiem, szukam draki, bo to nie jest to, tylko po prostu, no jak tu brać szacunek, jak tu brać przykład troski, wspierania się, powagi, szanowania, jeżeli oni się nawzajem nie szanują. Jeżeli rozkładają ręce i niemalże namawiają do biernego patrzenia się z boku na krzywdę ludzką. Mówię tutaj o wystąpieniu Franciszka, wierzącego papieża na obecny czas.
Owszem, jest tam sprostowanie, że i to jest chwalebne, że chcą, aby chcą pomóc w projekcie pokojowym między Ukrainą a Rosją, żeby zorganizować z tymi klerykami pokojową rozmowę. Z tym, że tutaj znowu ja czytając tam tę informację, to jest z Planety, no powiem wam szczerze, że witki mi opadają, ponieważ zacząłem coraz bardziej dociekać. Tam jeden ksiądz się ze strony rosyjskiej, ukraińskiej, czy z rosyjskiej wyłamuje, że on nie chce, no, można powiedzieć tak poprawnie politycznie, on nie chce mieć nic z tym wspólnego. I teraz biorąc na uwagę, coś mnie pikło i zacząłem szukać informacji na temat właśnie dlaczego. Dlaczego klerycy rosyjscy, ukraińscy, no niezbyt chętnie, co niektórzy, wtrącają się w sferę polityczną. Okazuje się, że tamtejsze, że tak powiem, wiara nie ma nic do powiedzenia jako w sensie radzenia, podpowiadania, namawiania. No boją się tego jak ognia. Boją się tego jak ognia i wolą siedzieć, że tak powiem, w cieniu i przeraczonym. I wolą siedzieć w cieniu. Jest to wygodne. Z drugiej strony się nie dziwię, bo jeżeli miałoby być to na zasadzie takiej, że ten kleryk miałby być potem, jakby to powiedzieć, brany pod uwagę i powiedzmy zesłany na Sybir, czy na jakieś inne roboty, jak mówię tutaj o lżejszej formie kary, to taka najlżejsza forma kary, ewentualnie wydalenie z diecezji i tamtejszej, no to jest najlżejsza chyba kara, jaka może być, tak? Tutaj mamy odebrać towar. I pytanie, czy ja ten towar znajdę, bo ja całą drogę przebyłem po to, żeby ten towar stąd pozyskać. Jeżeli nie będzie, no to się wścieknie i ucieknie. Ja się muszę zameldować na miejscu. Słuchajcie, ja tego towaru nie widzę. Tu tego towaru nie ma. Dobra, zamelduję się na miejscu, zobaczymy czy... Najwyżej się po prostu wycofam, pobrę towar, ale... Ja do tej spółki przejechałem szmat drogi po to, żeby nie odebrać towaru, albo zdać towar, którego nie udało mi się pobrać. Bo też tak może być, ale za to mam... No jestem stratny finansowo w tej grze, ale jakby nie było, no. I teraz no tam koniec, drodzy mili. Zastanówmy się nad tym, co robić, skąd brać przykład,
czy warto brać przykład, czy jednak popatrzeć przez palce na sytuację, bo jak już nadmieniałem, w każdym zawodzie znajdzie się czarna owca. W każdym zawodzie znajdzie się poprawna osoba. Wykształceni są różni, ci faktyczni, ci kupieni. Prezenty niekoniecznie, jeżeli chodzi o bombonierkę i kwiaty za podziękowanie za wykształcenie, to jeszcze nie świadczy o przekupstwie. No ale te indeksy, które ja już od tylu lat wspominam, po Lagieku, stojąc, rozdając uletki. Taka była, wiecie, dorywcza. No i patrząc na te wyniki, że czasami polityk nie potrafi się podpisać, bo robi błędy we własnym nazwisku. No to ja bym powiedział, każdy ma prawo się mylić. Każdy ma prawo być takim, jakim jest, a nie jaką by inni chcieli widzieć. Aczkolwiek każdy robi wszystko to, co uważa za słuszne. No ale cóż, kolejny raz prawdopodobnie, że jej ustawa przejdzie, zaklejają nam usta. Tak, rozumiem. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się z dupka, życzę. No i do następnego razu. Hej, hej.